Dziś sejmowa, senacka komisja budżetu i finansów ma zajmować się ustawą o frankowiczach, a zwłaszcza kontrowersjami wokół ustawy o pomocy frankowiczom, gdy mowa o tej poprawce, która tak rozdzielałaby koszty, że 90% różnicy w kredycie ponosiłyby banki, a 10% ci, którzy kredyty brali. Z nami w Gdańsku jest pan senator Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Dzień dobry, panie senatorze, dziękuję za przybycie. No tak, wiem, znam pana zdanie na temat... Dzień dobry państwu. Znam pana zdanie na temat tej poprawki. Rozumiem, że wśród senatorów jest już jakby jakaś decyzja, czy jest jakiś ogólny pogląd, w jaki sposób nad tym procedować w kolejnych dniach. Panie redaktorze, chcemy pomóc frankowiczom. To jest jakby pierwsza naczelna zasada, która nami kieruje. Chcemy, aby to była rzeczywista, realna pomoc, ale taka, która będzie też sprawiedliwa, to znaczy, że ona będzie w ostatecznym rozrachunku traktowała w podobny sposób tych wszystkich, którzy zaciągali kredyty w złotówkach i we frankach lub innych walutach. Ta poprawka, która w Sejmie została wprowadzona i uchwalona, no niestety doprowadzała do takiej wyraźnej dysproporcji na niekorzyść tych wszystkich, którzy korzystali i posługiwali się złotem polskim. I z drugiej strony to też warto jeszcze ciągle przypominać, że to jest poprawka, która w dużej mierze jest szkodliwa i dla budżetu państwa, ale także dla całego systemu bankowego. Nie mówię tutaj o bankach dlatego, że mam jakiś szczególny chęć chronienia banków czy właścicieli banków, ale banki to głównie ci, którzy lokują swoje oszczędności w tych instytucjach z nadzieją, że one będą racjonalnie i bez jakichś zaburzeń nimi gospodarowali. No dlatego też musimy wprowadzić te poprawki tak, aby rzeczywiście te zasady, o których wspomniałem, spełnić i wydaje mi się, że najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie powrót do tego rozwiązania, które będzie najbliższe temu, o jakim rozważano w pierwszym momencie w Sejmie, jaka była propozycją rządową, także jaka była zaakceptowana przez banki. Ona także jest dla całego systemu finansów pewnym problemem, ale akceptowalnym przez środowisko bankowe. Tak mniej więcej pół na pół. Więc myślę, że takie rozwiązanie będziemy starali proponować się. Natomiast oczywiście będzie duża dyskusja. Tutaj będziemy przekonywali siebie wzajemnie jako senatorowie, członkowie komisji do takich czy innych rozwiązań. Zaprosiłem na posiedzenie także reprezentujących interesy osób, które brały kredyty we frankach, przedstawicieli instytucji bankowych. Także zwróciłem się z prośbą po uchwaleniu tej ustawy do Komitetu Stabilności Finansowej o opinię na temat tej ustawy w wersji sejmowej do ministra finansów, do Komisji Nadzoru Finansowego. Poprosiłem o wyliczenia wszystkie, więc naprawdę chcemy zrobić to porządnie i tak, aby nie było takiej dysharmonii w całym systemie finansowym. Tylko że tak, nie mówi pan wprost o powrocie do propozycji 50-50, czyli rozumiem, że są jakieś inne jeszcze na stole, tak? Panie redaktorze, ja jestem tylko jednym z członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, co prawda przewodniczącym tej komisji, ale ostateczny efekt, jaki osiągniemy, musi być przegłosowany przez senatorów. Reasumując, czyli propozycja wcześniejsza, która była, może nie być tą, która będzie na końcu państwa posiedzenia, która będzie państwa rekomendacją, czyli na przykład możliwe jest, że będzie, nie wiem, 70-30, 60-40. Panie redaktorze, więc ja myślę, że to i takie licytowanie nie ma sensu. My po prostu musimy się kierować tymi wyliczeniami, jakie zostały dokonane na przykład przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta komisja sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem było właśnie to rozwiązanie 50-50, ale musimy pamiętać o tym, że później te nasze poprawki muszą zostać zaakceptowane przez Sejm. Ja także rozmawiałem już z kolegami, koleżankami z Sejmu, także z opozycji. Oni zdają sobie sprawę, że to rozwiązanie, które zostało, także ci z opozycji, którzy przecież tak ochoczo głosowali za tymi poprawkami, więcej zbudowali, także koalicjant, żeby tę poprawkę przegłosować. Koalicjant, także tutaj koledzy z PSL-u też poparli tę poprawkę wbrew stanowisku Platformy Obywatelskiej, ale musimy być odpowiedzialni. I rozmawiałem z tymi właśnie i senatorami, i posłami, nie wszystkimi oczywiście, z opozycji i oni też widzą, że ta poprawka, jaką zaakceptowali, jest absolutnie, także niesprawiedliwa i różna.
rujnująca ten system finansowy. Ostatnie pytanie w tym wątku, panie senatorze. Że trzeba po prostu zgodzić się, aby ta sprawa została przeprowadzona w taki sposób racjonalny, ale musimy pamiętać, rozumiem, że trzeba później tę poprawkę obronić w Sejmie. Panie senatorze, w tym wątku ostatnie pytanie. Dla ilu osób opłacalny będzie powrót do poprzedniej wersji ustawy, czyli tego 50 na 50, jeśli do tego dojdzie, z tych wszystkich frankowiczów, którzy mają kłopoty? Tutaj jeszcze też jest oczywiście, ważne pytanie, które tutaj pan redaktor postawił, ponieważ trzeba powiedzieć tak, że zdecydowana większość frankowiczów, te osoby obsługują kredyty frankowe. Rozmawiałem z osobami, które mają kredyty i oni także uczciwie przyznają się, przez wiele lat korzystali na tym, że był taki kurs franka, jaki był, i że oni byli w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do innych kredytobiorców. Natomiast problem dotyczy, wydaje mi się, zdecydowanie niedużej części tych ludzi, którzy brali kredyt we frankach, tych najmniej zamożnych. I wydaje mi się, że tym w pierwszej kolejności powinniśmy pomóc. A więc ci, którzy także kupowali swoje mieszkania po to, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a część także tych kredytów to były także obsługiwały mieszkania duże czy kolejne. No więc tutaj tą sprawę musimy także przeanalizować. Ja poprosiłem ministra finansów, aby przedstawił także ten problem społeczny, czyli jaka część ludzi, osób, które wzięły ten kredyt, jest w sytuacji takiej, nawet można powiedzieć dramatycznej, bo takie też są przypadki, i dlatego chcemy w pierwszej kolejności tej kategorii osób pomóc. Panie senatorze, zmieniamy temat. Jeszcze na krótko, na koniec chciałbym przejść do tematu, którym pan się kiedyś zajmował. Mowa o języku kaszubskim. W tym roku mija dokładnie 10. rocznica, kiedy wprowadzono zapisy ustawowe dotyczące ochrony języka i mniejszości etnicznych. I teraz pytanie, czy język śląski na przykład, pana zdaniem, powinien wkrótce dołączyć do tej listy chronionych języków? Mamy zbyt mało czasu, żeby na ten temat tak szerzej porozmawiać, ale jestem przekonany o tym, że język śląski nie powinien być włączony do tej kategorii języka regionalnego, także dlatego, że jednak zdecydowana większość naukowców twierdzi, że jest to, i ja też tak uważam, że jest to gwara języka polskiego. Sytuacja języka kaszubskiego jest absolutnie inna i łączenie tych dwóch spraw nie powinno odbyć się. Język kaszubski ma jednak swoje, jako odrębny język, ma swoją ogromną, wieloletnią tradycję, ukształtowany został już w połowie XIX wieku, ma swoją literaturę i tak dalej, więc to są dwie różne sprawy, więc łączenie tych dwóch spraw byłoby niepotrzebne. Wydaje się, że część osób po prostu wykorzystuje jakby sytuację w tej chwili, chce wprowadzić status odrębny języka śląskiego. Niektórzy może, ja chcę oczywiście, żeby go chronić, jak każdą gwarę języka polskiego, bo to jest bogactwo dziedzictwa, kultury, tego wszystkiego, co stanowi o naszej tożsamości. Ale jakby to są różne dwie sprawy i nie powinno się tego mieszać, a szczególnie w takim gorącym okresie kampanii wyborczej, bo wówczas emocje... Panie senatorze, musimy kończyć. Ważnym są elementem. Dlatego mam prośbę o bardzo krótko, na sam koniec, dosłownie jednym zdaniem, połączmy obydwa wątki, pierwszy i drugi. Jak będzie po kaszubsku kredyt we franku szwajcarskim? Jak bodzę kredyt we franku szwajcarskim? Kredyt, bo kredyt to jest słowo uniwersalne, i bodzę tyś pożyczka we frankach szwajcarskich. Kazimierz Klejna, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, był moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Teraz skrót informacji.